Minecraft, ale mogę craftować najbardziej OP itemy, które niestety są niesamowicie drogie. I muszę z nimi uważać, bo są nieprzewidywalne. Mylę państwo, OP itemy mają jedną zasadniczą wadę. Są strasznie drogie! Aż mnie się krowa przelękła z tego wszystkiego. Ale jak klikniesz łapkę w górę, to może uda mi się zebrać trochę diamenciorków na ten crafting. Fajnie by było. Dziękuję. No dobra, ale pierwsze co musimy zrobić to jakaś OP skrzynia. Jest napisane, że mam to zrobić jako pierwsze. Ja się z tym kłócić nie będę. Zrobię sobie narzędzia i mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jakąś wioskę, zdobyć dwa żelaza, dwa diamenty, jakąś skrzynkę i zobaczyć co tam będzie w środku. Drewno mam. I crafting, boom. Kilow. No i kamyszek. No i mamy wszystkie narzędzia, pora znaleźć jakąś wioskę, może jakąś inną strukturę i Zbyszka, byle państwo, Zbyszka trzeba znaleźć. Dobrze, pato, chciałem tam iść, a tam jest wioska. Znaczy przynajmniej widzę kościół, ale być może też jest wioska. I mlecza dla Zbyszka, bo on tylko z różami chodzi. Dobrze, jakieś żarło i do Zbyszka proszę mnie prowadzić. Ale Zbyszka to tutaj nie widać, ja nie wiem czy on na majówkę nie pojechał. A nie, dobra, tu jest. Zbyszek, dziadu, chodź! No patrz! Trzy żelaza dał, dziad skąpy! Skrzynkę ukradniemy, bo skrzynka się przyda. Ziemniaki zostawię, ziemniaki to nie moje, proszę bardzo, to się pochowaj ta. Dobra, my musimy zrobić wiadro, żeby zejść gdzieś głęboko do podziemi. Chyba, że będziemy kopać, no nie wiem, mam nadzieję, że gdzieś będzie jakaś otwarta kopalnia. Okej, to wygląda jak kopalnia, myślę, że trochę głębsze to będzie. No tylko tutaj, dobra, dalej, dalej, daj mi coś fajnego. Dobra, jedziemy tam na górę, może z góry będzie coś widać. I co stąd widać? Tam jest jakaś kopalnia, tutaj coś jest. Tutaj coś jest? O, czekaj, może tutaj będzie coś ciekawego. O, ej, no tu jest naprawdę głęboko. O, nawet żelazo znalazłem, pięknie. Bardzo mi się podoba ta kopalnia, mam nadzieję, że jeszcze będą diamenty. No i musimy zrobić żelazny kill, bo inaczej ich nie wykopię. No i fajnie, dość super, diamentów dalej nie widzę, ale trzeba tu jakoś zejść. Opa, dobrze, daj wodę. Tu ja trochę żelaza, chyba nam wystarczy już na kill. Dobra, coś tu jest jeszcze głębiej, ale dalej nie widzę diamentów, halo. Opa. Co my tutaj mamy? Trzy żelaza, dobra, na kilo wystarczy, jeszcze musiałbym jakieś jedno zdobyć, żeby mieć w razie czego na zapalniczkę. Jak mi diamentów nie potrzeba, to jest ich pełno, jak potrzebuję, to nie ma ani jednego, no dosłownie, no. 1 hour later. Ty no, w końcu! Jeszcze mi powiedz, że będzie tylko jeden, to się w ogóle zdenerwuję. Dobra, póki co trzeba zrobić pieca. Proszę bardzo, da kilofeusz. Może się przejdę jak się przepala, może gdzieś jeszcze jakiś diament będzie. I uwaga, ile diamentów? I... Jest dobrze, jeny, jak dobrze! Ty, 5 jest, bardzo... O, 6! Co ty gadasz? Niemożliwe. Chociaż tutaj mi niepotrzebne w zasadzie, bo jakiś loot crate muszę zrobić. Nieważne, czekaj, czekaj, teraz musimy zrobić tak. A! Potrzebuję jeszcze dwa żelaza. Dobra, chyba coś mam. Okej, i mamy to! OP crate, click to spawn OP loot. To nie tutaj nie będę klikał, to u góry sobie klikniemy, bo jak tutaj loot się pojawi, to ja stąd nie wyjdę. 12 seconds later. Dobra, i co z tą skrzynią? Jeszcze mi powiedz, że ja będę patrzył jakiś klucz, żeby ją otworzyć, to już... Uuu, dobrze! Ty co to? Dlaczego dostałem tyle rzeczy? Ty, no bez jaj, to jest za dużo jak na mnie. Dobra, to jest naprawdę OP, znaczy wiedziałem, że to będzie trochę OP, ale że aż tak to się nie spodziewałem. Tak jak już tu jestem, to ja sobie narzędzia może chociaż zrobię co, póki mnie tego nie zabrali. No dobra, ja mam w sumie wszystko, teraz pytanie, co mogę zrobić z tych rzeczy, które znalazłem? Podobno możemy zrobić sobie wędkę i jak zrobię sobie wędkę tak, nie, tak, o! Proszę bardzo, mam opipet. Nie wiem, czy to znaczy, ale to jest wędka, na której na końcu jest taki dziwny grzyb. O, co jest, ja latam? Ty, na alaju! I on też jest opi! Jakby on teraz strzelał laserami z oczu, to już w ogóle byłoby niesamowicie. Nie, nie można mieć wszystkiego, mylę państwo, ale ja nie ukrywam, że taki alaj to mi się przyda. A jeszcze mamy przynajmniej z 10 opi rzeczy, także podoba mi się to. Alaju, lecimy dalej, czy... O. Nie, mogę nowego, ty! To jest OP, ja mogę mieć takich milion! Tak naprawdę nie wiem, po co tutaj lecę, ale fajnie się nim lata. Dobra, zejdź i pokaż, co mogę kolejnego zrobić, mój... Ty mały... Kim ty jesteś? Alaju, no właśnie. Możemy zrobić sobie podobno siekierę, ale z bloków diamentu. I ona też będzie taka właśnie OP. Co nas zrobi? Mogę z nią ściąć drzewo? Ty, ja niechcący las usunąłem! Jeszcze mi drewna nie dało, ty, tu w ogóle cały las wykarczowało. Hopie, tak wygląda las bez lasu. Dobra, nie spodziewałem się tego aż tak, ale dobrze, niech tak będzie. Idziesz ze mną? Nie, no chyba zostaje. No tego to się serio nie spodziewałem. Pa, jeszcze raz, jeszcze raz. Co ty gadasz, w ogóle jak ty... To nie jest nic niesamowitego, ale ty, jakoś tak fajnie. Satysfakcjonujące, właśnie to chciałem powiedzieć, nieważne. Kolejne rzeczy byle patrzeć, przecież mogę tutaj multum rzeczy robić. Możemy na przykład zrobić sobie też strukturę, taką OP strukturę. Czekaj, zrobimy tak, tu,
tu, że to jest beczka. O, jak się robi beczki? O, mam, dobrze, jak zrobię to tutaj, damy diaksa, to mamy OP strukturę. Pano, normalnie jakaś wyspa, nie wiem co to będzie. Uwaga, uwaga, uwaga! Pyk. Przepraszam, komuś coś zrobiłem, nieważne. Wow! Dobra, to jest jakiś bardzo dziwny dom. Ty mały wilczek, jaki koz... Nieważne, da się tu wejść? To jest normalnie dom, co jest w tym domu? Uwaga, opa! Dobrze. Dzień dobry, to ja, o! Diamenty? Co jest w tym domu? Ty, w tym domu jest... W tym domu ewidentnie chyba mieszkają diamenty. Czekaj, są okna w tym domu? Tak. W nich też są diamenty. Okej, okay. Jest... za dużo diamentów, są wszędzie diamenty, co ty gadasz? U góry też? Ty, tam wszędzie są diamenty. A co się stanie, jeżeli wytnę to? Okej, okay, dużo się nie zmieniło. Za dużo diamentów w diamentach, to chciałem powiedzieć. Ale mogę sobie to stawiać non-stop, jakby... Ja mogę tak łazić i cały czas to tworzyć. I nic się nie zmieni. Ej, teraz wiem jak wygląda to w środku, pato! W środku wygląda to tak. Czyli... no to... to bardzo dużo diamentów. Zanim nie poszliśmy jeszcze do Netheru, to może zróbmy sobie zbroję, bo zbroję też domyślać, da się taką OP podobno zrobić. Czekaj, to by trzeba było teraz zrobić, jak to zrobić. Mam klatę, nie? Tą klatę, teraz jak weźmiemy sobie do craftingu, wrzuciłem crafting, nie mam craftingu. Wrzucimy sobie ją tu i chyba tym zrobimy tak. O, proszę bardzo, to mamy OP armory. Dlaczego z klaty zrobiła się czapka? Nieważne, klik. O! Dużo serców, bardzo dobrze. I dziwne kwadraty na łbie, bardzo do... jeszcze lepiej. Mogę tak cały czas? Trzymaj kurczak, może tobie się potem przyda. Dobra, teraz myślę, że jestem ciut nieśmiertelny. Ale ja wam jeszcze nie powiedziałem jednej bardzo ważnej rzeczy. Że ja mam wersję ekskluzywną tego moda. I mam jeszcze takie dodatkowe trzy rzeczy, które całkowicie mogą zniszczyć ten świat. I je zrobimy na końcu. Bo to tak się zawsze robi. Bo jakbym zrobił teraz, to bez sensu. Zróbmy sobie miecz, bo nie mam jeszcze miecza. Takiego OP. OP miecz jest bardzo ważną rzeczą, proszę bardzo. Nie wiem co on jeszcze robi. Sprawdźmy to! Dzień dobry! Mogę cię walnąć? No jest miecz, jakby nie było. Podobno możemy też zrobić sobie kill off, no nie? Tak? O, proszę bardzo, jest kill off OP pickaxe. I nim jak teraz będziemy niszczyć, to mamy... Mamy ładny dźwięk, to o to w tym chodziło? Nie, jak będziemy kupować surowce, to będą one się zmieniały w OP surowce. Nie wiem co to znaczy i nie widzę tutaj nigdzie surowców, a chciałbym się przespać. Panie Alaju, lecimy do wioski! Wyglądam co najmniej dziwnie, tym bardziej, że lecę na Alaju, nieistotne. Dobra, już prawie doleciałem, chcesz się bić? Chyba nie chcesz. To jest naprawdę bardzo mocny miecz, jakby trzeba z nim uważać. Wpuść mnie! O, dziękuję. Dobra, to teraz tak, bo są kolejne rzeczy, które możemy zrobić. Podobno jest taka tutaj rzecz, że mogę zrobić sobie kill-offa netherite'owego. Tak się go nie robi, czekaj. O! Sorry chłopaki! Zapomniałem, że to wycie... Trudno, co? Dużo się nie zmieniło. Nie, przepraszam, mi nie wychodzi dzisiaj, zapominam. Stół kowalski to się robi z żelaziwą, prawda? Dobrze, ja w ogóle drewna nie mam, człowieku, bo jak chcę wykopać drewno, to całe drewno znika wszędzie. Robimy tak, tak, tu, o proszę bardzo, stół kowalski, właśnie o to chodziło. Co to znaczy tutaj szablon kowalski, ja nie mam takich rzeczy, złodzieje, oszukuli mnie, skąd ja mam to ci wziąć, jak to się teraz przerabia, nie pamiętam. Dzięki temu, że się zdenerwowałem, Minecraft się ogarnął i zrobił mi normalnie ten kill-off. Bardzo dobrze, o to właśnie chodziło i tak powinno to wyglądać. Teraz możemy dać sobie te bloki tutaj. O! I teraz mamy jeszcze bardziej OP kill-off. On jeszcze bardziej jest taki, no. No widzicie jaki. I co z nim teraz? Ten kopie dziwnie. Złaj ze z mojego stołu kowalskiego, nie będziesz mi stołu kowalskiego zabierał sobie do pracy, co ty sobie wyobrażasz? Ja was naprawdę przepraszam! Nie żeby coś, ale Hoptera wygląda jak Pac-Man, dosłownie. Nie wiem co to się stało. Przepraszam, no nie chciałem, no pół wioski zniszczyłem niechcący. Zbyszek, łap to! O, ty! Ja nie wiedziałem, że ja mogę Zbyszka na hita pokonać. Dobra, możemy zrobić jeszcze ostatnią rzecz z tych normalnych rzeczy i za chwilę wejdą nam ekskluzywne przedmioty, ale je zrobimy, jak już zdobędziemy wszystkie przedmioty, żeby pokonać smoka. Także szybko po piasek, ja nie wiem czy ja mam piec, czy go wyrzuciłem, czy zostawię, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie no, piec jest, dobrze. No i przepalanko, zrobimy se i zaraz będzie. Butelkę szkła teraz musimy otoczyć w buce tarte, nie czekaj, w diamentach, proszę bardzo, o. Mamy OP potion, co on robi? Nie wiem.
Kliknijmy se. O! On robi... wszystko. Dobrze. Wow! Okej. Okay. Aha. No dobra, naprawdę robi wszystko. Zrobimy sobie jeszcze jedną taką butelkę, może potem się przyda, ale na razie... Wiecie co, zróbmy sobie wiadro z wodą, mam? Tak, mam. Zróbmy sobie, jakbym dał radę w ogóle tutaj gdzieś przygotować sobie może tak zapalniczkę, żeby portalo zrobić. O, to ja w ogóle jestem delfinem, ja zapomniałem, że ja mam wszystkie możliwe enchanty. Dobra, ja nie wiem jak ja zrobię portal, ale mam nadzieję, że jakoś zrobię... lećmy po prostu, tutaj jest lawa i z tego zrobimy portal. Jak mnie pigliny w bastionie zobaczą, to się wyprowadzą po prostu. Ty, czy to jest tak, że ja mogę ręką kamień niszczyć, widzisz to? Ale jestem kozakiem teraz. Pa, normalnie ręką, nie? O, ty! Co jest? Co? Ja sobie to z bloków diamentu zrobię jakby... Wow! To jest trochę trudne. Okej, to się tak robi. Mam wrażenie, że delikatnie to zepsułem. Nieistotne. Tak, pewnie, że to zepsułem. Oczywiście, że to zepsułem! Ale mylę państwo, co ma wisieć, nie utonie. Także mamy jeszcze tutaj troszkę lawy, powinno nam wystarczyć. O, pyk. O, i tu jeszcze, proszę bardzo. No i... Mogę to ręką zniszczyć, proszę. Tak! Niszczę... No, nieważne, że nie trzeba tego komentować. Obsydian ręką, proszę bardzo. O! No i teraz tak, teraz mamy tutaj dużo różnych rzeczy, ale trzeba znaleźć strukturki. Minus 60 na minus 100, lecimy! Ty! Co się stało? Czy tego Alaja mi trochę... Możesz powiedzieć, coś ty zrobił? Dobra, dzień dobry, ja jestem, przyleciałem, już jestem chłopaki, dzień dobry, ktoś chce się bić, coś ten? Wow, okej, okay. Ja generalnie powinienem być chyba nawet niewidzialny, odporny na wszystko w sumie. I ten kill-off naprawdę dosyć szybko kopie, mam takie wrażenie. A oni nie chcą mnie w ogóle bić, dlaczego? Też nie wiem. A nie, dobra, normalnie biją, z porządku. Ty, co to takie silne? Dobra, coś tam mamy tych bloków, może wystarczy na perły, nieważne, idziemy przehandlować. Perły, panowie, perły, a nie tutaj mnie zaczynacie tłuc. No, częstuj, częstuj, przyda się jeszcze troszkę, częstuj, częstuj. I na poszukiwanko fortecy teraz, proszę bardzo. I nawet ją mamy. Dobra, tu jest spawnerek. Gdzie oni są? Czemu tam się pojawili, nie tu? 7, możemy sen spadać. Dobra, wychodzimy i bierzemy się za ekskluzywne przedmioty. I zanim to zrobimy, to zrobimy sobie jeszcze jednego loot crate'a, bo brakuje mi przedmiotów, a być może dzięki niemu zdobędziemy wszystko, co będzie mi potrzebne. Znaczy, ja po prostu wiem, że tak będzie. O, i proszę bardzo. Mamy ciasto, mamy TNT, mamy jeszcze więcej tego wszystkiego. Dobrze, to się przyda. Okej, okay, pierwsze co, to TNT plus diamenty dookoła i dzięki temu możemy zrobić coś takiego jak jakiś dynamit? Kliknij, żeby eksplodować, a nie, że to jest dobry pomysł. Uwaga, uwaga, 3, 4. O! No dobra, to było dosyć mocne. Nie, że to dobry, w sensie jakby, mamy tutaj coś takiego jak dynamit. On wybuchł dosyć mocno, nie? Ale jest jeszcze coś takiego jak bomba nuklearna, w sensie nuke, nie wiem, ale ona może być dużo, dużo gorsza. Ale najpierw zróbmy sobie ciasto. O, i bardzo fajnie, ja zawsze lubiłem takie ciasta, zresztą nie wiem, pokaż coś jest napisane. Yummy, że jest smaczne. Nie to, że mam jeszcze więcej efektów. To widzę na tańczowo, co się dzieje, jak ja mam teraz znaleźć, o panie, teraz będzie to chyba trochę trudniej. Dobra, nieważne, pora znaleźć gdzieś tutaj strongholda, byle państwo. A nie, czekaj, jeszcze zajmiemy sobie tamto TNT, to takie maksymalne, poka, to. O, i mamy OP nuke. Co ty zrobiłeś, potworze? Nie wiem, jeszcze tego nie otworzyłem, także proszę mnie nie wyzywać, zobaczymy, to u smoka se kliknę. I wysadzimy end, bardzo dobrze, genialny plan. Ty. Dobra, jestem teraz naprawdę OP, jakby ja mam jakieś dziwne okulary, nieistotne, w którą stronę jest do... O, w tato stronę do endu, proszę bardzo. I lecimy na naszym pecie. Za długo to nie potrwało? No i być może lepiej, bo tak natęczowo widzieć to też niezdrowo. Tak się jakoś leci po tej wodzie, tylko ciężko mi teraz zlokalizować. Czekaj, chodź tam, zobaczmy, gdzie mi perła prowadzi, już nie wiem. Okej, okay, i teraz... Tam, nad wodę. A czekaj, a jak przylecę sobie tam dalej, to będzie cały czas pokazywał tak ba... O, czekaj, daj mi to. Okej, okay, czyli cały czas tam gdzieś? Dobra, portal jest tam gdzieś pod wodą. Ona mi zaczyna ta perełka zawracać, więc to musi być gdzieś pode mną. I jeszcze pękła. Wypróbujmy ten OP kilo, który niszczy świat. Jakby to może być ciekawe. Uwaga, zniszcz to. Ej, drewno tam widziałem. Czy to oznacza, że... Tak, znalazłem! Pięknie o to chodziło. O, o, ty...
Świnie to perza przestraszyłem bez jaj. O, jest stronghold. No i bardzo dobrze, możemy wchodzić. Pyk, 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 pyk. Dobra. Teraz pytanie, jak to zrobić? Czy ja muszę zbijać te wieże? Czy w ogóle mam walczyć ze Spockiem? Czy spróbować tą nuklearną bombę gdzieś tutaj wysadzić i zobaczyć, co się wydarzy w ogóle? Czekaj, uwaga, daj mi tutaj gdzieś na środek. O, pyk. Zejdź z tego. O, super. Dobra, postawmy to gdzieś tutaj. Zobaczmy, co się wydarzy. Gdzie jest Smok? Smok leci tam. Panie Smoku, uwaga, bo będzie chyba jakiś boom duże. Zniszczyłem całkowicie cały świat. Pokonałem wszystko włącznie ze... Jeszcze nigdy tak szybko Smoka nie pokonałem, ale przede wszystkim nie mamy już świata. Chyba nawet nie mogę przejść gry, nie wiem, jakby... nie wiem, co się stało. Ej, poczekaj chwilę. YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Ale to nie może być przypadek. Kliknij i zobacz, co tam jest, bo czas już się kończy. Za 3, 2, 1.